Cześć, witajcie. Dzisiejszy dzień nie przyniósł niestety dobrych wiadomości. Pomimo wielu prób działania na moim blogu, zostałem 30 dni zablokowany. Zablokowane moje 3 konta, które posiadam, które miały administrację należącą do właśnie Michał Horbaczyk, działalne społeczne. Niestety, przez jedną osobę, a może przez kilka osób, które nie bardzo lubią działalność, nie lubią tego, co robię, tej aktywności i patriotycznej, i narodowej, i kresowej, i sportowej, i tej charytatywnej, której teraz jest w tym miesiącu bardzo dużo, zgłosili moje konta, zostałem zablokowany za naruszanie tzw. standardów Facebooka. Przedwczoraj Michał Horbaczek, wczoraj Bronek Horbaczek, no a dzisiaj trzecie moje konto. Michał Prezes całkowicie usunięty, no i jednocześnie spowodowało to, że tak jak widzicie na umieszczonym zdjęciu, które też zrobiłem na szybko, blog został, no muszę mówić, nie został usunięty na szczęście, ale no niestety nikt na nim napisze przez 30 dni. W związku z tym zostaje mi tylko Instagram i zostaje mi właśnie YouTube. Dlatego też tych wideoblogów będzie dość sporo. Wiem, że miało być mniej tych wideoblogów, a 2-3 może w ciągu miesiąca, takie po 5 minut, a teraz pewnie zasypię Was tymi informacjami, tymi krótkimi filmikami, dzisiaj, późnym wieczorem, takim dłuższym, ale dlatego Wam to mówię i dlatego chcę Was poinformować, abyście nie myśleli, że to co robię, to co tworzę, a są to między innymi takie akcje jak najbliższą niedzielę, turniej w koszykówkę, na który zbieramy pieniążki na karmę dla schroniska. Pierwsze pieniążki zostały już przekazane, już zakupiona została karma. Kolejne pieniążki, tej właśnie zrzutki, którą zdobyliśmy, która udała się zrealizować nam ponad 500 zł, tym wszystkim, którzy wpłacili, mega dziękuję. No mówię, będą zakupione już jutro i w sobotę. Następnie w niedzielę jest ten turniej w koszykówkę. Zachęcam tych ludzi, którzy piszą do mnie na Facebooku, przyjdźcie na 11 na halę. To jest raz. Z kasy, którą uzbieramy, kupujemy następną karmę. Także wszystkim tym, czy ktoś rzuci 10 zł, czy więcej, naprawdę dziękuję i zachęcam Was, bo to jest bardzo ważne. Potem na boisku Mosir, to jest boisko w ulicy Piłsudskiego, przy Bibliotece Miejskiej, będę znajdował się tam właśnie z wolontariuszkami i wolontariuszami, którzy pomogą nam zebrać odzież, obuwie oraz to jedzenie, które chcemy przekazać w Wigilię, czyli w poniedziałek. Teraz tak, w niedzielę jestem od godziny 17 do godziny 19. Poświęcam swój czas, swój wolny czas, który w tym dniu mam, na to, żeby być tam, abyście te rzeczy przynieśli. Tym ludziom, którzy dają, bardzo, bardzo dziękuję. I teraz tak, troszkę pomagam sobie komputerem. Tak jak widzicie, zbiórka dla psiaków już się powoli kończy, także wszystkich tych, którzy jeszcze chcą pomóc, zachęcam. Ktoś chce przekazać pieniążki, niech przekaże pieniążki. Następnie właśnie o tej zbiórce zimowej odzieży, obuwia. Tak jak Wam mówię, niedziela, godzina 17 do godziny 19. Jest to na boisku Mosir. Czekam tam na Was, na tych wszystkich ludzi dobrej woli, ludzi z wielkiego serca, którzy, teraz to jest bardzo ważne, pokazują swoje wielkie serce na przeworskiej zbiórce. Wczoraj myślę, że ponad, nawet dokładnie 11 godzin temu opublikowałem tą zrzutkę. Zbieramy 1000 zł, mamy już 519, ale teraz uwaga, zostało nam 15 dni. Jeżeli uzbieramy więcej niż 1000 zł, jedziemy dalej. Nie tylko powiat przeworski, zachęcam ludzi z innych powiatów dookoła nas, Jarosławski, Przemyski. Mamy tam kontakty z ludźmi z dobrego serca, mamy ludzi, którzy pomagają nam w tych różnych akcjach w naszym mieście. Także dołączajcie do tej akcji, naprawdę, my nie będziemy tylko patrzeć na tą kwotę 1000 zł, tylko będziemy tym paskiem szli jeszcze do przodu. 15 dni. Warto to wspomóc. No mówię, jest mi bardzo przykro i smutno, że tacy ludzie przy Was są,
Ale no mówiąc szczerze, są gnidy i są ludzie, którzy, których chcą pomagać i są tacy, którzy w tym sensie powiem szczerze gnidy, bo jak ktoś nic nie robi w mieście i nie chce, żeby to się zmieniło, to nikt nie odzywa się, nie robi, prawda? A niech siedzi i blokuje. Jak ktoś ma coś do mnie, to zapraszam na spotkanie publiczne, zapraszam na spotkanie prywatne, usiądę, napiję się piwa, napijemy się kawy, usiądziemy, na żywo pogadamy, a nie siedzieć przed laptopem i tylko klikać, żeby komuś coś zrobić na złość. To taka złośliwość ludzi słabych, którzy nie potrafią nic więcej zrobić, tylko oprócz tego klikania, co nie? I teraz ważna informacja. Ja nie boję się krytyki, uwierzcie. Jeżeli krytyka jest od osoby, gdzie ja coś zawaliłem, ja coś złego zrobiłem, zachowałem się nie tak jest, takim podobnym słownictwem młodzieżowym, po prostu czegoś nie wykonałem. Okej, albo to przyjmuję na barę i mówię, dobra, zrobiłem to źle. Dlatego też w tamtym roku zrobiłem jedną złą rzecz. Zapomniałem o pewnej akcji, do której teraz wracam i jest mi, z której jest bardzo mi przykro, że w tamtym roku nie pomogłem turnieju charytatywnego organizowanego w ZDZ-cie. W ubiegłym roku właśnie z powodów i prywatnych, i powodów pracy, świąt Bożego Narodzenia, dużo takich spraw, zapomniałem udostępnić tego materiału tamtego roku. Przeprosiłem i organizatorów, i kolegów moich. Było mi bardzo głupio do teraz i mówię szczerze, no cieszę się, że mogę teraz pomóc. I kupiłem dzisiaj wraz z tymi piłkarzami, którzy wezmą udział 27 grudnia 10 gier planszowych, puzzli. To jest zdjęcie, jeszcze mam potwierdzające, bo nie wszystkie wziąłem ze sobą. To jest taka, akurat tu mam przy sobie puzzle i 5 na dziewczyn, 5 na chłopców. Mam jeszcze w domu troszkę gier planszowych, troszkę przyborów szkolnych. To jest taki mój zadośćuczynienie, taki mój lewa za tamten rok, gdzie zawaliłem, zrobiłem coś źle. Każdy potrafi przyznać się do błędu, chociaż myślę, że nie, każdy nie potrafi przyznać do błędu. Przyznają się tylko ci, co są twardzi i potrafią z tą krytyką jakoś czasami porozmawiać z tą osobą, która chce, przede wszystkim, że tak powiem, mężczyzna ma jaja i chce po prostu powiedzieć, dobra, zrobiłem coś źle, Michał, zdarza się. I albo idziesz do przodu i powiesz sobie, zawaliłem, ale poprawię. Ja poprawiam za ubiegły rok. Mam nadzieję, że te osoby, które chcą zagrać piłkę, pomogą, będą chętne, żeby zagrać tego 27 po szczepanie, ale myślę, że warto, bo przede wszystkim pomoc dla dzieci jest bardzo ważna. I ostatnia kwestia najbardziej ważna dla mnie osobiście, to siatkówka dla lęki. Wygramy życiowy set, słuchajcie, tak ogromnego zasięgu tego postu dotyczącego turnieju, który odbędzie się 30 grudnia. Miejsce podam jutro, maksymalnie w sobotę. Powstanie specjalna strona. Mam nadzieję, że nie zostanie zhakowana przez jakieś imbecyli, nie mówcie im inaczej. Słuchajcie, dajcie 2-3 dni, proszę Was. Będzie wszystko podane. 100 zł to jest wyjściówka wpisowego dla drużyny. 10 osób w drużynie. Gwarantujemy wodę, opiekę medyczną, będzie kiermasz ciast. Kto może, niech pomoże. I naprawdę uwierzcie, to wideo jest bardzo ważne, chociaż tworzone bardzo późno. Ale jest bardzo ważne, tylko proszę, przekazujcie to wideo dalej. Niech ludzie wiedzą, bo mi jest bardzo przykro, że na swoim portalu, który tworzę, nie mogę po prostu odpisać. Nie mogę wam nic wypowiedzieć przez 30 dni, to jest minimum. Jest mi przykro tego tym YouTube'em, moim profilem oraz tym Instagramem, który mam. Tam będą wszelkie informacje, tam proszę was o kontakt. Będą opuszczane informacje na grupie MH, wsparcie i wolontariuszy tej działalności. Pisane posty będą też przez różne osoby, także czytajcie to uważnie. Kto może, kto chce, kontakt też mailowy. Do mnie, Michał Chorbaczyk, @gmail.com. YouTube, Instagram. Przekażcie to wideo dalej. Niech te gnidy wiedzą, że my tak łatwo się nie poddamy. Będziemy robić swoje, a o nich tylko siedzą, ale pamiętajcie, ulica wszystko zweryfikuje. Do czasu. Do zobaczenia. Pa.